Witam serdecznie, Tydzień Sakiewicza. Dzisiaj moimi gośćmi są Rafał Ziemkiewicz do rzeczy, witam. Jerzy Jachowicz w sieci, dzień Marcin Wolski, wszystko naraz i Gazeta Polska. I Gazeta Polska. Mieliśmy niezwykły tydzień, zaczął się od zdjęcia, które opublikował tygodnik sieci. No i co nam z tego zdjęcia wynika? Znaczy ja chciałem jeszcze powiedzieć w pierwszym zdaniu, że to w ogóle był tydzień multimedialny, bo były zdjęcia, były nagrania, były transmisje na żywo, na przykład posła Wiplera, więc rzeczywiście archiwum dokumentacji mechanicznej będzie miało mnóstwo materiału. Powiem, jest pewna wiedza operacyjna, którą dziennikarze mają, prawda? Takie zdjęcia się nie pojawiają znikąd, też ich opublikowanie wymaga pewnego dojścia do ładu z dysponentem takiego materiału, co się nie zawsze udaje, więc ja nic nie mogę powiedzieć, ale mogę nie potwierdzić i nie zaprzeczyć, że to jest wedle mojej wiedzy, której nie posiadam, zdjęcie jak najbardziej autentyczne. Co więcej, nie jest to zdjęcie, nie potwierdzę i nie zaprzeczę, że nie jest to jedyne zdjęcie. Takich zdjęć jest tam kilka, zrobionych, no co najmniej cztery, nie potwierdzam i nie zaprzeczam, zrobionych sekwencją i w takich nie jest to taki przypadek, jak sugerował pan rzecznik Graś, że no po prostu jakoś się tak dziwnie miny ułożyły, coś może tam, prawda, i na każdym można, jak się wyczeka i strzeli, to każdemu można zrobić zdjęcie, na którym wydaje się, że on się śmieje albo coś. Nie, no z tego co nie wiem, to jest takich zdjęć więcej, układają się w sekwencji i widać wyraźnie, że to nie jest przypadek, tylko po prostu taki nastrój panował w tym namiocie. Obaj panowie tam uwiecznieni i kilka innych osób w tym nastroju się znajdowali. Więc to jest tyle, co mogę powiedzieć, że nic na ten temat nie wiem. No a co z tego wynika, to chyba jest jasne dla wszystkich. I co tutaj dodawać? No, zdjęcie jest autentyczne ja i pokazuje... Jeżeli Jurek mi pozwoli, bo to nie jest żadnej kolejności. Po prostu zdjęcie potwierdza to, co jak gdyby było taką wiedzą potoczną od dawna, co najmniej od 3 lat, że w niektórych środowiskach ten dzień tragedii narodowej był nie tylko dniem, no powiedzmy sobie obojętnym, ale dniem, w którym strzelały korki od szampana. Mam również opowieści o niektórych nawet pogrzebach, gdzie na obrzeżach tego, mimo że zginął człowiek z ich towarzystwa, nastroje były, powiedzmy sobie, bardzo, bardzo dobre. Więc to zdjęcie po prostu potwierdza to, co skądinąd żeśmy wiedzieli. Jest oczywiście wstrząsające i pewnie będzie dokumentem epoki dla przyszłych podręczników. Jerzy Jachowicz. Tak, więc w sieci. Wy za tym stoicie. To jest bardzo ciekawe, co mówił Rafał, bo przy tych jego zastrzeżeniach każde zdanie było prawdziwe, chcę powiedzieć. Jest dokładnie tak, jak mówiłeś, czyli z całą pewnością to zdjęcie jest oryginalne, jest zdjęciem z pewnej sekwencji i prawdopodobnie, tego nie mamy takiej wiedzy na 100%, mają ją również i prokuratura i komisja Jerzego Millera, tylko tyle, że z tej serii zdjęć nie korzystały, o tyle, że to nie był jeden fotograf tam. Ono jakby pokazuje pewien ciąg zdarzeń, który poprzedza cała historia rozpoczynająca się od rozmowy na Westerplatte, a w pewnym sensie tą sekwencję innych zdjęć i innych rozmów, których nie mamy ani w zapisie scenograficznym, ani nie mamy w zapisach fotograficznych, można powiedzieć, to zdjęcie wieńczy dzieło. Takim ludziom ufać nie można. A to teraz zastanówmy się, czy można ufać... A komu można ufać? Czy można zaufać ludziom, którzy... No właśnie, komu zaufać? Schetynie, Tuskowi. Wczoraj doszło do jakiegoś wielkiego pojednania wieczorem. Schetyna się ukorzył, czy nie ukorzył. Okazuje się, że sprawa tego, że wpłacono za stanowiska partyjne państwowymi posadami, w zasadzie już nie ma żadnego znaczenia. Dogadali się. Ja bym najbardziej ufał jednak prezesowi KGHM Miedź.
jeżeli już bym podpisał z nim umowę, no to bym ufał, że przez jakiś czas będę miał niezły pieniądz. I że to mnie jakoś urządza. Masz rację, bo później nawet jeżeli zostanę zwolniony, to dostanę odprawę. Tutaj dla mnie od początku było czytelne, nie wiem czy się zgodzicie, że za tymi nagraniami stoi mój przyjaciel, w pewnym sensie jako bohater moich tekstów, Grzegorz Schetyna. Że to on czekał na wynik, czy też jego ludzie czekali na wynik tych wyborów. Jeżeli by Protasiewicz przegrał, to te nagrania by nie wypłynęły. One wypłynęły dopiero w momencie, kiedy trzeba było użyć nowej broni. Zdumiła mnie Jurek, bo przecież ja wczoraj widziałem, jak dawał słowo honoru Schetyna, że nic na ten temat nie wiedział, nagrywano bez jego wiedzy i wykorzystano również bez jego wiedzy. Gdybym wiedział, że on coś takiego mówi, nigdy bym się nie ośmielił tutaj wysunąć. Czyli Jurek się wycofuje z tych nie, oczywiście honor Grzegorza Schetyny, jak zresztą i licznych innych czołowych działaczy Platformy Obywatelskiej, jest, jakby to powiedzieć, wypróbowany, czy ma swoją markę, jest powszechnie znany i wszyscy wiedzą, co należy sądzić o tym. Ja nie mam pewności, czy gdyby było odwrotnie, to znaczy, czy gdyby Grzegorz Schetyna wygrał, tak? Bo na przykład nie wprowadzono by głosowania tajnego, bo to jest też bardzo ciekawe, to dużo mówi o Platformie Obywatelskiej, że Grzegorz Schetyna w pierwszym głosowaniu, które było jawne, wygrał, ale ponieważ w każdym razie miał dużo więcej głosów, dopiero kiedy zrobiono głosowanie tajne, no to się okazało, że tych 20 paru jego stronników, kiedy on już nie widział, jak głosują, to głosują troszeczkę inaczej. To jest Co innego chodziło, bo jak było jawne, to można obydwie strony mogły policzyć głosy, a jak było tajne, to liczyłeś tylko komisja skrutacyjna. To też może ja być, powiem, to mnie przekonuje pan, bo zwykle wybory tajne żąda ten, kto podejrzewa, że mogą go zrobić w balona, więc w związku z tym, ponieważ tutaj raczej wybory tajne byłyby korzystniejsze dla Schetyny, w normalnych warunkach. Normalne warunki, bo tak było, jak było. Ale chciałem tylko powiedzieć, że nie wykluczam, że gdyby Grzegorz Schetyna wygrał, no to by się pojawiły nagrania pokazujące z kolei, jak to Grzegorz Schetyna tam zastrasza jakichś działaczy i mówi, ty jak mnie tutaj nie poprzesz, to twoja żona straci tę świetną, czy tam twoja kochanka, czy inna bliska ci osoba. Bo moim zdaniem degrengolada Platformy już zaszła naprawdę bardzo daleko. Wydaje mi się, że dobrze, że Rafał patrzy na to szerzej niż ja. Mianowicie, że tutaj obydwaj ci ludzie działali. Mówicie degrengolada, ale dla mnie degrengoladą jest dopiero, bo tam to jest normalka. Jak z tej sprawy Platforma postanowiła wyjść, no bo kursowały różne wersje, rozwiązanie struktur dolnośląski, komisarz, nowe wybory. Zatem okazało się, ci, którzy dotrwali tam do godzin rannych, że nic właśnie się nie zdarzyło. Że jest wszystko w porządku, że owszem, na 3 miesiące zawiesili, ale zawiesili jednych i drugich. W związku z tym no, nie ma sprawy, są to normalne, demokratyczne procedury. Trochę boję się, że te normalne, demokratyczne procedury będą działały też w zwykłych wyborach. No jeżeli można takie przewały, no przecież na naszych oczach robiono ogromne przewały. Robić w wyborach partyjnych, to co oni robią w wyborach państwowych, kiedy tam naprawdę dla nich jest przeciwnik, czyli Jarosław Kaczyński. Jeśli przy tym jesteśmy, to jeszcze zobaczmy, jeśli ktoś miał złudzenia co do tak zwanych wiodących mediów i ich, że one mają coś wspólnego z dziennikarstwem, no zobaczmy, co wyrabia Gazeta Wyborcza po takim tym. Dzień później daje artykuł o tym, jak to wszystkie partie od zawsze zawłaszczały KGHM. Nie ma o czym mówić. Można powiedzieć oczywiście, że tam, ponieważ to jest bardzo łakomy kąsek, jest spółka Skarbu Państwa, to już właściwie już jest 55 chyba tych spółek Skarbu Państwa, które doją KGHM, bo tam jest 50 parę tych rad nadzorczych zarządów, to jednak nigdy nie było dotąd takiej sytuacji, że kupuje się stanowiska na w sumie tu PRL, no zjazd regionalny partii.
To nie jest, no, że pewnie, że tam było, że jakiś tam każda partia swoich zaufanych posyłała, ale nie było do pomyślenia coś takiego, co się wyrabia dzisiaj. Ja zresztą też zwracam uwagę na cały szereg innych medialnych publikacji, tak przy tym, jak jesteśmy, jeśli ktoś ma jeszcze złudzenia, że to ma cokolwiek wspólnego z dziennikarstwem. Pojawia się temat referendum, prawda? Co robią te media? One tylko chodzą za elbanowskimi, żeby znaleźć coś na elbanowskich, prawda? Pojawia się inny jakiś temat, znowu w ogóle nie ma sprawy, to jest ewidentna już propaganda rządowa, już w ogóle nie skrywana, nie próbują udawać. Właśnie w dniu, kiedy to wybuchło, ja obserwowałem, jak to bardzo nieudolnie, bo niestety brakowało tematu, żeby to przykryć. W związku z tym zaczęto lansować, jakby przeciw sztucznie, zresztą absolutnie przeciwstawiać Macierewicza Kaczyńskiemu. Zupełnie ni z gruszki, ni z pietruszki w dzienniku taki materiał sugerujący, żeby na moment chociaż odwrócić uwagę. Ale mnie interesuje inna sprawa, może koledzy mi wytłumaczą, ale ponieważ... Przepraszam, to było logiczne, bo jak widzimy, że się wzięli za łby w Platformie, to teraz trzeba stworzyć wrażenie, żeby nasza partia jakoś... Się, że tak, to wszędzie i że w PiSie też się biją. Tylko, na przykład Macierewicz zagraża Kaczyńskiemu. No, to jest elementarz propagandysty. Więc Wipler niestety już nie jest w PiSie, bo tak by można było, bo można byłoby tym... Bo pierwsza informacja była... Poseł PiSu, prawda, napadł na policję. Przepraszam, że przerywam, ale tylko chciałem przypomnieć, że tak była sformułowana wiadomość. Nie, ale mnie rzecz jedna interesuje i właśnie dlatego pytam kolegów, w co gra Schetyna? Ponieważ jest to wytrawny z końców polityk i należałoby przypuszczać, że on ma jakieś warianty ratunkowe. Przecież chyba nie jest na tyle naiwny, żeby liczyć, że mu Tusk daruje. Ale może on po prostu nie ma nic lepszego. Znaczy, może no, ale miał, przepraszam bardzo, od ostatniego pół roku miał kilka możliwych zagrywek, łącznie z, nie wiem, silnym wsparciem Gowina, z różnymi sprawami, które mógł coś tam ugrać. W tej chwili jest sytuacja taka, że na chwilę opuszczą go jego stronnicy, bo jeszcze dzisiaj, gdyby jeszcze się teraz postawił, to coś mogłoby z tego wyniknąć. I no, zjeżdża na tak głęboki offside, że trudno potem marzyć o powrocie na boisko, zwłaszcza w napadzie. Więc ja ci powiem, Marcin, mnie bardziej by zadawalało, gdybyś ty myślał o jakiejś nowej powieści, nawet jeśli to miałaby być alternatywna. No ale przecież co tydzień pisz jakąś powieść. Niż zaprzątał sobie głowę tą naprawdę marną figurą, jaką jest Grzegorz Schetyna. Wyrósł na patologii, na tej patologii użyźnionej przez Platformę. Ale zgodziłbyś się z tym, że Grzegorz Schetyna jest taką kwintesencją III RP, że w zasadzie jego kariera polityczna, to czym jest, sposób uprawiania z kwintesencją. No i dzisiaj ta kwintesencja... Ja bym się nie zgodził. Nie, ja uważam, że Grzegorz Schetyna jest mocno przereklamowany. Tak naprawdę jego gangsterska siła wynikała z tego, że on był prawą ręką Tuska do załatwiania brudnej roboty. To był człowiek, którego rękami on załatwił Piskorskiego, Gilowską, Rokitę, tam wszystkich, których chciał po Płażyńskiego, wszystkich chciał pousuwać. Po czym, no, ja z egzekutora wskazuję. Ale jednak to był człowiek od roboty. Tak, od roboty może tak. Natomiast widać wyraźnie, że, żeby się nie wyrazić, użyję słowa ikra, że to jest człowiek, który nie ma ikry po prostu. Jak na niego Tusk huknie, to on się chowa po prostu. Więc tutaj dla mnie kwintesencją, jeżeli już w tym całym przybyć, to jest ten poseł Wojnarowski, który jeszcze wielką karierę zrobi, bo jestem dziwnie przekonany, że sądy partyjne zapowiedziane w Platformie załatwią tych, co nagrywali, a ci nagrywani okaże się, że są w porządku, prawda, bo wszystko im zostanie wybaczone, bo wszystko poza kablowaniem mafia przecież jest w stanie wybaczyć. Zobaczcie jego posła Wojnarowskiego, jaki to jest życiorys. To jest człowiek, który jako bardzo młody człowiek zapisał się do młodzieżówki Platformy, w związku z czym nigdy nie musiał iść do pracy. Od razu został radnym. Jak został radnym, to potem został w jakimś zarządzie Platformy Wojewódzkim i już miał pracę. Mało tego, jego żona od razu miała pracę w Agencji Rozwoju Promocji Województwa, czegoś takiego. Potem żona przeszła do KGHM-u, on przeszedł do Sejmu z ramienia Platformy. W Platformie razem z posłanką Sawicką napisał ustawę o długach, i jednocześnie zakładając z teściem swoim i żoną firmę handlującą długami, przejmując
są długi od samorządów, wcześniej te długi służby zdrowia na podstawie ustawy, którą sam napisał. I co było uwieńczeniem jego dotychczasowej kariery, że w odpowiednim momencie zdradził swojego dotychczasowego protektora, czyli Grzegorza Schetynę, i podwiesił się pod nowego, lepszego. To jest człowiek, który jeżeli się nic w Polsce nie zmieni, nie daj Boże, zobaczycie panowie, że wysoko, wysoko zajdzie jeszcze i będzie bardzo ważnym ministrem albo i nie wiadomo czym. Właśnie, Rafał, nie chciałem ci przerywać, ale chciałem powiedzieć, że ty opowiedziałeś nam w tym wielkim skrócie, na przykładzie jednego człowieka, pana Wojnarowskiego, myślę około 30 życiorysów bardzo bliskich, oczywiście, bardzo podobnych, jeśli chodzi o Platformę. W życiu nie brali, w życiu do żadnej uczciwej pracy nie przyłożyli ręki. Ale natomiast piszą sobie ustawy. Ale, ty nie widziałeś, jaki to jest wysiłek? Ile to trzeba się ponagrywać? Musimy jeszcze dać szansę jednak jednemu posłowi, który trochę zaistniał, o którym policjanci nie wiedzieli, że on jest VIP, bardziej że jest LER, i go pobili. Tak, ale ja chciałem jeszcze jedno zdanie do poprzedniej rzeczy, że jest to niesłychanie smutne, ponieważ poza tym pierwiastkiem kapitalistycznym, który się w tym pojawił, to tak przypomina PRL, komedię zresztą z tamtych czasów, zawód działacz. Od młodzieżówki aż do biura politycznego, prawda? Od ZMS-u. Może dopiero 30 parę lat, zauważcie, a już jak wysoko. Nie chcecie nic mówić o Wiblerze. Nie byłem na szczęście. To Rafał powie jedno zdanie w obronie posła Wiblera. Nie, ja powiem znowu o tym, że proszę patrzeć, z jaką PRL-owską chucpą mamy do czynienia w wiodących mediach propagandowych, bo to już nie są żadne media, to jest agitprop po prostu, tak jak to Rosjanie nazywali. Jednak cokolwiek powiedzieć o tym, czy poseł Wilper się dobrze zachował, czy nieładnie zachował, to nie ulega wątpliwości, że policja się zachowała niezgodnie z prawem, ponieważ on został pobity, a policja nie ma prawa nikogo bić, zwłaszcza po twarzy, nawet jeżeli się na nią rzuci. Policjant powinien być na tyle dobrze sprawny i dobrze przeszkolony, żeby umieć takiego kogoś obezwładnić, zwłaszcza jak policjantów jest 6, na których on się podobno rzucił. Ja nawet reportaże kiedyś robiłem o policji amerykańskiej, nie z Nowego Jorku, ale tak, widziałem trochę, jak wyglądają wyszkoleni policjanci i co oni potrafią. Nie przypominało to tego filmu, co jest na YouTubie, z takim dużym panem, który ma dwoje herlawych policjanciąt przyczepionych do niego i chodzi z nimi jak barba papa, obłażony przez jakieś ten. To wszyscy ten film pewnie widzieli. Po drugie, ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora mówi bardzo wyraźnie, że w momencie, kiedy się dowiadują, że mają do czynienia z posłem, mają obowiązek natychmiast zawiadomić marszałka Sejmu. Nic takiego nie zrobiono. Pani marszałek Sejmu się zresztą też tutaj zachowała w sposób łamiący prawo, więc mamy szereg tutaj nieprawidłowości ze strony policji. Jeżeli o tym się w ogóle nie mówi, nikt nie zaprasza do studia rzecznika czy komendanta warszawskiego, żeby go jakaś pani redaktor, prawda, z zadawaniem pytań tutaj postawiła, tylko cały TVN rechocze z posła, który podobno był tak strasznie pijany, że gdzieś tam zasnął na ulicy, a potem się rzucił na policjantów i wszyscy mówią o tym, jak to on się skończył, to moim zdaniem to śmierdzi bardzo, bardzo wyraźnie i każdy najprostszy widz, czytelnik nawet tabloidów powinien zauważyć, że mamy do czynienia z PRL-owską sytuacją, bo to było tak w PRL-u, że jak policjant miał komuś fantazję dać w dziób, to go bił po prostu, a jeszcze jak ten był pijany, no to było wiadomo, że z policją nie wygrasz. I tutaj ewidentnie potraktowali tak, jak zwykli traktować ludzi, a przypadkiem się okazało, że to poseł, dlatego w ogóle o sprawie mówimy. No tak, tak, bo często rzeczywiście policjanci traktują takie sytuacje jako taki rodzaj poligonu, ale takiego żywego poligonu, ponieważ to, co oni ćwiczą, na przykład w Legionowie, to jest taka imitacja bardzo nieudana, z jakimiś manekinami, więc oni tęsknią do zajęć praktycznych. I zarówno począwszy od takich sytuacji, a skończywszy na sytuacjach drogowych, jako policja drogowa. Oczywiście policja drogowa nie bije, to jest oczywiste, bo no, chyba że czasami się zdarza. Był teraz niedawno taki przypadek, kiedy też, ale identyczna sytuacja, kiedy trzech policjantów nie było w stanie kierowcy założyć mu kajdanek. Pamiętacie? Była dosłownie miesiąc temu, ja o tym pisałem. Więc chodzi o to, że polska policja, zgadzam się całkowicie, nie tylko, że jest nie
przygotowana w sposób właśnie, powiedzmy, mentalny do tego, żeby właściwie reagować w sytuacji w zależności od wieku, od płci, od wagi przeciwnika i tak dalej, ale przede wszystkim profesjonalnie są nieprzygotowani. Także. I brak tego profesjonalizmu nadrabiają później brutalnością. Właśnie to bym powiedział, że to jest jeszcze tak, że to są ludzie bardzo źle opłacani, bardzo źle wyszkoleni, sfrustrowani i dla nich też jest taka okazja wyżycia się. No, na to jeszcze dołożyć jak... posłowi, to... Znaczy, ja myślę, że oni nie wiedzieli, nie, że to poseł. To tak, przynajmniej w pierwszej chwili, pewnie jak ten krzyknął, że jest posłem, to jeszcze pomyślał, a patrz, jeszcze śmieszny, to weź mu przywal jeszcze, bo się taki małolat, prawda, nie tutaj jakieś... I się będzie. Natomiast to jest też, że policja se odreagowuje w takich sytuacjach. Każdy dziennikarz zna mnóstwo takich, bo to co tydzień przychodzą właśnie jakieś sytuacje policjantów, którzy się nerwowo zachowują, biją ludzi po prostu na zasadzie takiej, żeby się odegrać. No, tak naprawdę jak się widzi jakieś awantury tam z kibolami na przykład, to w sumie ci kibole się policja się różni od kiboli tylko mundurami. Natomiast jeśli chodzi o przeszkolenie, to nawet ci kibole czasami wykazuje, że są lepsi są po prostu tak, lepiej wyszkoleni od tych policjantów. Pamiętajmy, jeszcze ostatnie zdanie, że to była, policja patrolowa, czyli taka zwykła policja, a przecież elita policji, czyli antyterroryści, dokonują bardzo podobnych w wyniku braku profesjonalizmu. Byli policjanci, policjanci pierwszego kontaktu. Jedna rzecz musi być powiedziana też, bo tu mamy do czynienia z sytuacją może jakoś tam humorystyczną, no nie dla Wiplera akurat, ale niewątpliwie sytuacją przypadkową. To znaczy, to rzeczywiście oni nie wiedzieli, z kim mają do czynienia, zachowali się rutynowo, tak jak na zasadzie mamy tutaj jakichś ludzi, to im nakopiemy, żeby sobie pokazać, kto tu jest władzą. Są pijani, to tym bardziej nic nam nie zrobią. Prokurator i tak jest zawsze po stronie policjanta, sąd też, jak chociażby wydarzenia na Marszu Niepodległości pokazały. Ale teraz sobie spróbujmy wyobrazić, że po tej sytuacji widzę, że jak będzie poseł jakiś podskakiwał, to można się po prostu na niego zaczaić i można to zrobić już nie przypadkiem, tak? Czyli posła pobić, gdzieś tam wywieźć, zamknąć go na jakiś godzin na przykład, ponieważ media mordę w kubeł, marszałek Sejmu i całe prezydium Sejmu udaje, że nie ma problemu i nic się nie dzieje. Zwłaszcza kiedy poseł będzie z niezbyt słusznej partii. No, wiadomo, z jakiejś z partii rządzącej by się nie odważyli, ale to pokazuje, że naprawdę jest tu kolejny obszar, gdzie jak ktoś będzie chciał, to może wejść. Dzięki, że mi podpowiedzieliście, jak ja będę w podobnej sytuacji. Teraz będę ćwiczył ten okrzyk. Jestem z Platformy. Może to jest gwarancja nietykalności. Albo przynajmniej lżejszego łomotu. Mam nadzieję, że już niedługo. I tym optymistycznym akcentem kończymy. Rafał Ziemkiewicz, Jerzy Jakowicz, Marcin Wolski, Tomasz Sakiewicz. Zapraszam za tydzień.